Słuchajcie, Pat Architektów, prowadzą Łukasz Kałużny i Szymon Warda. Wszystkie linki do tego odcinka znajdziecie na patarchitekt.co.uk, co odpowiednim numerkiem odcinka. Gdzieś w opisie, na górze, na dole, po lewo, prawo, ogarniecie. I... Tak, a przy okazji pato to de moon, czyli poleć nas babci, albo lepiej koledze lub szefowi, tudzież daj lajka like, albo subskrypcję tu, gdzie słuchasz. Dobra Szymonie, co dzisiaj mamy na warsztat? Dzisiaj na warsztat... Coś, co się zwie DevOps Report, wydawany jest przez Google, bo to jest dość ważne. A naszym zdaniem, chyba to nie do końca jest już to DevOps Report, tak naprawdę. Tak. Co ważne, to jest już 10 11 edycja. Już to ma kupę lat, jeżeli popatrzymy sam raport. I najważniejszą wartością z niego było Dora Metrics. Kiedyś damu temu bym powiedział. Tak. Dobra, to od czego zaczynamy? Ja bym zaczął od tego, że bo jak już ruszyłeś do Rametrix, to są oczywiście te cztery metryki, które mówią nam o tym, ile mamy błędów, jak często deployujemy, o tym jak szybko się podnosimy z tego, że coś się wywaliło i jak dobrze działamy. I to jest podkreślenie, że duża zmiana, co było w zeszłym raporcie, to było to, że stwierdzili, że nie ma sensu maksować te metryki. Dobrze jest być w tym high to medium, żeby być w miarę ok. Nie trzeba deployować kilka razy dziennie, być po środku. Jest naprawdę bardzo, bardzo w porządku. Ten raport znowu parę rzeczy wywraca, bo się skupia dużo bardziej na czym? Na kulturze, naszym zdaniem, przynajmniej tak, tak patrzę. No tak, raczej jeszcze wracając na chwilę, zostały te Dora Metrics przedstawione. Zmierzone, jak wyglądają teraz, i tyle. I chyba jedną rzecz, którą bo o metrykach samych zapraszamy do zeszłorocznego odcinka, który też podlinkujemy. A tutaj te high i medium to jest praktycznie dwie trzecie respondentów w tej ankiecie łapie się właśnie w high albo w medium. Dokładnie. Dobrze, zacznijmy od, bo yy, nawet sam Google, jak publikował ten raport, to pierwszy raport jest duży, 96 stron. Z tego tekstu tam trochę jest trochę obrazków, opublikował pięć rzeczy, na które sami chcieliby zwrócić uwagę. Oni to pani nazywają key findings, tak naprawdę. Pierwszą rzeczą, która jest, to jest, żeby mieć zdrową kulturę pracy. I teraz, czemu to jest, czemu pokazują, że to jest ważne i na bazie czego mierzą? Główną metryką, którą ten raport stara się zoptymalizować, to jest. Wydajność organizacyjna, tak naprawdę, czyli ile dany zespół, niekoniecznie w kontekście danego zespołu, czyli robi pojedynczy swoich tatków, tylko generalnie ile organizacja zyskuje na wydajności zespołu. I Dzisiaj, pokazuje... co jest ciekawe, właśnie mówimy bardzo mocno o rozbijaniu tej wydajności, a najważniejszą jest wydajność organizacji. I słusznie, to się możemy zgodzić. I stwierdzili, że organizacje, które mają zdrową kulturę organizacji, są około 30%. Lepsze, wydajniejsze od organizacji, które tą kulturę mają. Trochę gorsze nazwijmy to po prostu, tak? Przy czym ja z tym się pokłócę, bo pojęcie zmierzyć kulturę to jest bardzo taka uciekająca rzecz. Uciekająca, ale to teraz fajnie, bo przechodzimy do, do tego, jak oni podzielili te metryki, bo w kontekście kulturowym mieszczą to, że generative culture, taka zespoły, które są generatywne, które są przystosowawcze, o tych też. Było po poprzednim odcinku, bo to były też takie główne odkrycie, główne stwierdzenie z tego raportu. De facto, stabilność organizacji, bezpieczeństwo pracy, elastyczność pracodawcy, dzielenie się wiedzą, ukierunkowanie się na użytkownika, to też jest dość ważnym elementem tego raportu. I rozdzielenie pracy pomiędzy wiele osób, równomierne, niezależnie, bez silosowania. Tak mierzą kulturę organizacji, co ma w wielu sytuacjach ma jakieś tam. No i sensowne, powiedzmy sobie to tak. Dobra. Idziemy dalej. Kolejnym takim głównym odkryciem to jest tak naprawdę budowanie z użytkownikami user-centric, czyli wokół użytkownika, wokół, wokół tego, co użytkownik potrzebuje, żeby się na tym użytkowniku głównie skupić. Tak, I, wiesz co to jest to określenie, chyba nawet sam tytuł, build with User in Mind. Tak, dokładnie. Czyli myśmy co użytkownik potrzebuje, tak naprawdę nie budujemy, może tak jest różnicowo, czym to się różni, bo mamy takie podejście, że robimy feature'y de facto i po prostu wypluwamy kolejne funkcjonalności, a to jest takie że żegnanie, patrzymy, żeby polepszyć, niekoniecznie więcej feature'ów, ale po prostu jeszcze poprawiamy, żeby nam się żyło wszystkim ładnie, lepiej. I tutaj twierdzą, że takie zespoły zyskują około 40% wydajności organizacyjnej, ponownie, mierząc tą taką metrykę wydajności organizacyjnej. Dobra. I tutaj, wiesz co, powiem tak, to jest takie... Pokazuje troszeczkę, do czego sobie przejdziemy dalej, demografię tego, kto odpowiadał w tych ankietach, bo to jest rzecz dobra dla firm stricte produktowych. Tak, i co więcej, produktowych dla B2C, C. czyli dla użytkownika końcowego, nie dla biznesu jako takich, bo tamten format zakupowy i to bycie user-centric nie jest tak super kluczowe, nie oszukujmy się. Raczej znaczy, taki. Też przy korpo za to systema, kiedy tworzysz dla takiego klienta końcowego B2B, w szczególności dedykowane, szyte na miarę, to te systemy nie można być tam user centric, bo kto inny ma pomysły i wymagania. Kto inny płaci, jak to jest użytkownik końcowy. <sutek> tak, jest bardzo prosto, de facto. <sutek> użytkownik końcowy nie ma prawa głosu często. Sory, <sutek> tak. Albo proces jest tak wymyślony, że nie musisz go dopasować software do procesu dziękujemy. Tak, ale wydaje mi się, że i ja się tym zgodzę z jednak wydaje mi się, że to, to user centricity całe, czyli skupienie na użytkowniku, pokazuje też jeszcze jedną rzecz, że są metryki, które wpływają bardzo na że Jeżeli zespół jest User-centric, no to w tym momencie mamy lepszą produktywność, zadowolenie z pracy, mniejszy burnout, lepiej z operational performance, czyli całą formę obsług mamy dużo lepiej zrobioną, lepsze wydanie zespołu, i jeszcze wydajność organizacyjną, no wszystko jest generalnie super po prostu. Ale wydaje mi się, że to pokazuje bardziej to, że ludzie potrzebują czuć jakiś cel, że coś robią i to ma realny wpływ. Więc tutaj odbijam piłeczkę i to jest duża rola PO tak naprawdę, żeby to pokazać i nawet jeżeli jesteśmy zespołem B2B typowo, do korporacji, większość przypadków, no to jednak, żeby pokazać, jaki to ma wpływ, jak się zachowuje i że faktycznie to, co robimy, ma sens, a nie tylko klikamy w ekran. Więc no, piłeczka. Niech się teraz wykazują. Dobra. Kolejnym klockiem z tego, co zostało wykazane, to jest coś, o czym ciągle jest powtarzane w tym raporcie, czyli szybsze code review. Tak. I to jest fajny case, bo to jest to zacieśnienie tej pętli zwrotnej tak naprawdę, że coś robimy i to na szybko wraca, a nie, a nie czeka długi czas. I ja się przyznaję, że jestem winny do tego, że niestety code review pr nie, nie, tylko, nie tylko ty. Jakbym powiedział, że szybko reviewuję, to ktoś by mnie znalazł zaraz <noise> i mi udowodnił, pokazałby mi w paru projektach wiszące, chociaż akurat nie jestem regularnym członkiem zespołu, więc to troszkę inaczej wygląda i na co innego patrzę zupełnie. Już nie usprawiedliwej. <noise> tak, dokładnie. Winny i koniec. Nie, wiesz co, i to jest rzecz, którą tam gdzieś mamy gdzieś po boku w swoich dyskusjach, poza nagrywaniem właśnie, jak powinno wyglądać te code review i jak mu poświęcić czas, bo to, Szymon zresztą, jak wspominałeś, to jest bardzo trudna robota. To jest robota, którą łatwo jest opitolić po łebkę de facto i zrobić, żeby było. To jest naprawdę trudna robota. Znam parę osób, które umieją robić dobre code review, takie naprawdę głębokie i konkretne, ale to zajmuje... To Oczywiście <coughs> co... to... Tak, albo z innej strony code review na zasadzie nie podoba mi się twój styl kodowania, bo... Bardzo często jest tak, że ludzie nie potrafią wyłączyć trochę ego i to, że nie jest coś zgodnie z ich myślą, bo zrobiliby to inaczej. I zgodzę się, dlatego tutaj coraz większy sens dla mnie mają narzędzia, które po prostu różne lintery, które jednak ogarniają wszystkie sceny dekodowania i ustaliliśmy i na pewno to już nie dyskutujemy de facto. Bredny Sonar Cube nie jest taki zły <laughs> pod tym względem. Jest Skonfiguruje dobrze. Bo jeżeli się go doda, włączy i koniec tyle, to, to jest ignorowany po mniej miesiącu. Taka prawda. Ale jak jesteśmy, przy, jesteśmy przy, przy, przy Code Review, to drugi element, który podkreślają, dokumentacja. I to jest największe zaskoczenie. Takim moim zdaniem tego raportu. To jest zaskoczenie, ponieważ ten raport jeszcze przy każdym elemencie podaje takie trzy parametry. Podaje rozkład tego, kto co robi. Podaje średnią. Podaje medianę i podaje przedział między pierwszym a trzecim percentylem, tak naprawdę. Nie? Czyli ogólnie przyjmuję, że te rzeczy powinny być po prostu gausem ładnym, prawda? Czyli że średnia i mediana mieszczą się w naszym przedziale tak, percentylowym. No właśnie, a do dokumentacji jest trochę inaczej. Ta dokumentacja jest taki układ, że rozkazuje jest tu tylko odwrotny od gausa. Czyli jest masy film, którego w ogóle nie robią, jest kilka pewnie film, które to robią, a w środku po prostu nie ma nic. Więc to, to też jest ciekawe do tego, że jak ktoś twierdzi, że "o, wszyscy inni robią dokumentację, a tylko my jej nie robimy, to w dane pokazują coś odrobinkę innego, bym powiedział. Czyli większość rynku tego nie robi. Powiedziałbym, że porówno jest. Jest równa grupa tego, którzy nie robią i grupa tych, którzy robią. I że jak już się zacznie robić, to w którymś kierunku to musi po prostu pójść. Tak. I najciekawszą rzeczą, bo też w ramach tego pojawia się trunk-based development, też jest bardzo mocno promowany w tym raporcie. Tutaj widać mocny Google Way i pewnych trendów big techowych w całości. I ciekawa metryka jest to, że dobra dokumentacja wspomaga trunk-based development, że wpływa to dwunastokrotnie, ponad dwunastokrotnie na wydajność, jeżeli prowadzimy dobrą dokumentację. Znaczy, pytanie to, 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 to też, też nie w związku z tym, że no, generalnie Google i ich monorepo, gdzie po prostu to jest, to jest konieczne de facto, trunk na pewno przy kolaboracji większej ilości deweloperów na tak jednym repo, no to jest jedyna opcja, żeby to skoordynować tak naprawdę. To ma sens. Innym obszarem, który też bardzo jest mocno podkreślany, to jest też luźnie powiązana architektura, czyli loosely Coupled Architecture. I fajnie pokazują, że to praktycznie ma wpływ pod całej szerokości wszystko staje się lepsze, świat staje się różowy <grym> trochę się zarmijam, ale wpływ na wydajność zespołu i wszystko jest do tego fajne usprawiedliwienie, znaczy uzasadnienie bardziej może tak, to jest to, że jeżeli architektura jest luźnie powiązana, to zespoły mogą niezależnie od siebie wprowadzać zmiany. Bez koordynacji z innymi zespołami, czyli faktycznie mamy niezależne zespoły, a nie to, że jak pracujemy na coś, to musimy tak robić dziesięciu spotkań z różnymi stakeholderami. Ma to sens, ma to ręce, ma to nogi, także generalnie faktycznie ciekawy wniosek z tej całej zabawy. Dobra, wiesz co? Chyba przejdźmy sobie do jeszcze technical capabilities, czyli jak wpływa performance, bo tam jest parę takich moim zdaniem zaskakujących jeszcze rzeczy, mianowicie AI który pojawił się też w, w tym raporcie w kontekście DevOps'u. Ale pojawił się bez takiego błysku, raczej z opcją Mee. No właśnie i to jest zaskoczenie i co słuchajcie najlepiej pokazuje, że w założeniu AI może powodować obniżenie wydajności, jeżeli chodzi o software delivery performance i operational performance, co zostało wskazane na podstawie tych ankiet i to jest w ogóle ciekawa rzecz. Ja jeszcze nie zagłębiałem się w pytania, które w to celują. Ale ja też właśnie wpis na blogu, gdzie Google tłumaczył de facto wyniki tego raportu i te główne odkrycia i tak dalej i, dalej. I oni to podsumowali jako, że jeszcze tam nie jesteśmy, że AI tak, ale to jeszcze nie jest ten moment, żeby on był przydatny i żeby de facto to nie było potykanie się o własne nogi. Ale to jest ciekawe, że faktycznie on wpływał bardzo neutralnie, bo gdzieś nie wpływał negatywnie, ani gdzieś wpływał pozytywnie na wyniki, ale nie było to w ogóle takie odkrycie i znaczący wpływ jakbyśmy się spodziewali. Tak. I jeszcze ta ciekawostka w ramach technicznych możliwości to, że jest to też przełożone na wypalenie zawodowe, satysfakcję z pracy czy taką personalną produktywność. Też to zbadano te techniczne możliwości. I to co powiedziałeś właśnie ta Luzy couple architecture, czyli te mikroserwisowe luźno powiązane rzeczy świetnie w wpływają na właśnie produktywność, satysfakcję, czy zmniejszają wypalenie. Czy znaczy, ogólnie zmniejszają frustrację, może tak Frustra Tak, frustrację to będzie chyba najlepsze określenie. To ciekawostka, że prawie podobnie zostało wskazane AI. Względem, czyli na performance wskazało, że no nie ma wpływu albo idzie spada, a w przypadku... Tych rzeczy, takich właśnie personalnych, związanych z człowiekiem, jest zupełnie na odwrót. Czyli to w ogóle fajnie nawiązuje do tego, co pokazywaliśmy w parę shortów temu, de facto, że w kontekście tego, co jest realnym obciążeniem dla zespołu, to są ten, nie wiem, czy to są polskie słowo, cognitive load tak naprawdę, ten Ej. kontekst, który musimy trzymać w głowie i czemu ludzie odchodzą, to, są, to jest też frustracja, de facto, że to są frustracja od niebycia decyzyjnym, brakiem możliwości podstawienia jakichkolwiek zmian, plus cały cognitive load i to są powody, czemu ludzie odchodzą z pracy, tak naprawdę. No i oczywiście czasami jeszcze są i menadżerowie, ale to zupełnie inna bajka. Także tak, ten raport fajnie to pokazuje. W ogóle ruszyliśmy trochę, co on pokazuje. On, on się skupia bardzo mocno na rzeczach menedżerskich, na rzeczach ludzkich, na rzeczach kulturowych i w tym to może być pół na pół właśnie rzeczy techniczne i rzeczy kulturowe. Także on jest warty do przekartkowania, to jest taka dłuższa chwila kartkowania, żeby właśnie przeżyć te wszystkie rzeczy miękkie, bo jeszcze jest fajny wniosek, to jest to, jak zmierzyli kwestie nie osób niereprezentowanych w zespołach, czyli nie, kiedy też my, generalnie kiedy też mamy zespół z reguły męski, mamy katyną kobietę, okazuje się, że osoby, które mają mniejszą reprezentację w zespole z reguły zajmują się mniej ryzykownymi zadaniami i z reguły częściej zajmują się pracą odtwórczą. Czemu? No bo praca odtwórcza ma mniejsze ryzyko poniesienia porażki, czyli nie wystawiamy się na jakąś możliwość obrywania albo pokazania, że coś nam nie wyszło. Dla mnie to jest ważne do podkreślenia, ponieważ nasze zespoły robią się coraz bardziej mieszane kulturowo, mieszane aspektowo, i to jest dobra rzecz, ale to nie może na takiej zasadzie generalnie, że wrzucamy ludzi i o, jakoś tam będzie. No, trzeba jednak się tym zainteresować i o, o to jakoś zadbać, tak naprawdę. No, taki wniosek do przemyślenia dla wszystkich, którzy mają pod sobą jakiś ludzi, zespoły i tak dalej, i tak dalej. Ja, jeszcze dwie rzeczy, które z tego raportu warto wynieść. Po pierwsze, te wszystkie rzeczy są zrzucone w takie modele graficzne diagramy, które opisali, więc warto sobie, jest taki podrozdział The Models, dziesięciostronnicowy i warto sobie zobaczyć, jak co na co wpływa, bo pokazują te całe połączenia, co lepiej wygląda niż nawet tabelę moim zdaniem, jak chcemy wejść w któryś szczegół i zobaczyć, co na co ma wpływ. A druga rzecz to jest demografia, bo to co ty zacząłeś i patrząc się teraz na całość, najważniejsze kto odpowiadał na raport, jeżeli popatrzymy, ja to na co patrzę, to lata doświadczenia, czyli jeżeli popatrzymy, to reprezentacja 50% respondentów miało 15 albo i więcej lat doświadczenia. I to jest już sporo. Tak, a ta dolna, część, dolna 25 miała 9 lat doświadczenia albo poniżej. Czyli to jest bardzo ważne. W założeniu odpowiadały tutaj osoby, które mm, mają już sporo tego doświadczenia nabitego. Czyli dużo mniej hypu będzie. Tak. I teraz co do hypu, to co powiedziałeś, i to jest najciekawsze. 36% pochodzi z branży, którą określamy jako technologię i firmy technologiczne. Czy, wiesz co, jeszcze zaszpienie generalnie, bo właśnie chodzą słuchy, że WeWork się będzie właśnie za chwilę bankrutował, a oni reklamowali się jako, jako firmy technologiczne, także... Ech. No właśnie, ale wiesz, ca całość jest. Druga pozycja to jest 13% financial services i czwarta consumer 8%. Reszta jest gdzieś w tyle, więc w ten sposób to... Pokazuje sobie rozkład i jeszcze dwie metryki, które są ważne. Pierwsza trójka respondentów to byli developer or engineer 30%, DevOps albo SRE 18%, manager 16%. I potem jest reszta IT, więc to pokazuje, kto odpowiadał w tym w całości i Kolejną rzeczą to jest, w jak dużych firmach respondenci pracują. 21% ponad 10 i więcej, 18% 1500 i 17% 100 500. To są takie przedziały. Więc Czyli raczej znaczy spore firmy. Tak. Ponad połowa pracuje w sporych firmach. Powiedziałbym, że kulturowo. Poza Indiami, które mają tutaj 8% reprezentacji, reszta jest z zachodniego kręgu kulturowego, jeżeli popatrzymy na miejsce pracy, więc oddaje to naszą rzeczywistość. Tam jest też Anglia, która jest dość ciekawym pisem, ale w sumie Londyn i sektor finansowy to pewnie to wszystko nabiją kupują tą część. No dobrze. Ogólnie raport do polecenia. Chyba dla mnie bardziej dla menadżerów niż na, dla weczenie DevOpsów, jak ja mam szczerze. Albo może Przecież... engineering, engineering dyrektorów, menadżerów, ten poziom. Coś się, w ten design tech leadów, osób, które muszą spinać, że tak powiem, kleić organizację, a nie interesuje ich sam DevOps. Tak, to już nie, nie będę nazywać zdecydowanie Taos Report. Chokże zapomnieliśmy jeszcze o tym ostatnim key finding de facto, który było, że użycie chmury to jest polepsza organizacja. To jeszcze też bardzo ważne było. Ta, dobra, szydera, już jak szydera na koniec, tak? W tym miejscu Google wcisnął reklamę. Co no, nie dziwi też trochę, ale nie jest na halna, więc naprawdę w porządku ten Także Tak, że i tylko cloud zwiększa efektywność o 22%, więc nie jest 22-30%, więc tam zależy którą dokładnie metrykę czytamy, więc nie jest to aż tak nachalne i naciągane. Tak, dobrze, kończymy chyba. Kończymy, na razie. Na razie.